Witam państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Druga odsłona wieczornej debaty politycznej w telewizji Republika Katarzyna-Głyska. Program w punkty. I teraz państwa i moim gościem jest pan europoseł Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie europośle. Dobry wieczór. Panie pośle, jak pan patrzy na decyzję prokuratury, która będzie się odwoływać od pierwszego, do pierwszej decyzji sądu. Chodzi oczywiście o aresztowanie pana posła Marcina Romanowskiego, prokuratura. Idzie w zaparte. Pan premier Donald Tusk mówi, że wykonała fantastyczną robotę. No, a tymczasem w Sejmie pojawia się taki pomysł, żeby PSL stworzył swój autorski rząd i wówczas będzie mógł liczyć na poparcie. Zdaje się, że pan poseł Przemysła Wipler z Konfederacji dzisiaj wprost o tym mówił. Czy to jest w ogóle scenariusz, który można traktować poważnie? Poza tym, że oczywiście rozumiem, że ktoś poważnie go zgłasza, ale czy to jest scenariusz, który da się w tej konstrukcji? Konstelacji politycznej w polskim Sejmie zrealizować. Prokuratura się skompromitowała, trzeba to powiedzieć wprost, nie uznając immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, pana Marcina Romanowskiego. My w zeszłym tygodniu w Strasburgu jako posłowie do Parlamentu Europejskiego organizowaliśmy konferencję w tej sprawie. To jest oczywiste, że prokuratura powinna wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego o uchylenie tego. Immunitetu. Nie robiąc tego popełniła fatalny błąd formalny i teraz myślę, że prokuraturzy są poddawani e, olbrzymim naciskom politycznym. E, samo zaangażowanie Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, nie tylko premiera, ale przecież też e, szefa partii, która wprost wzywa do anihilacji opozycji, do tego, żeby e, Prawo i Sprawiedliwość de facto e, rozwiązać, zlikwidować, zdelegalizować, Donald Tusk mówi, że zrobi wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie wróciło do władzy, więc chce uniknąć demokratycznej weryfikacji swojego obozu i metodami poza parlamentarnymi, pozademokratycznymi, chce zlikwidować swoją konkurencję polityczną. Przykrę, panie, pośle, że... panie Europosze, za chwilę do tego tematu przejdziemy, ale ja bym chciała pana poprosić o ocenę tej, tego pomysłu, postulatu, który zgłosił pan poseł Wipler. Nie znam szczegółów tego postulatu, znamy artykuł. Autorski, autorski rząd polskiego stronnictwa ludowego z poparciem innych ugrupowań. My byliśmy gotowi, biorąc pod uwagę możliwe większości w polskim parlamencie, głosować za kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na, na funkcję premiera, ale wtedy na początku tej kadencji PSL te, taką propozycję odrzucił. Dzisiaj widzimy, że PSL płaci bardzo wysoką cenę za współpracę z Platformą Obywatelską. Posłowie PSL-u są poddawani nagonkom. Widzimy, te naklejki, oblewanie farbą y, y, biur poselskich, tylko dlatego, że PSL zagłosował zgodnie ze swoim programem przeciwko zażyciem, przeciwko skrajnie proaborcyjnemu y, projektowi y, Lewicy. No pytanie, czy politycy PSL-u są w stanie wyciągnąć y, wnioski y, z tego, co się dzieje na scenie politycznej i y, wybić się na samodzielność, y, na jakąś y, autonomię. Czas pokaże. Moim zdaniem do wyborów prezydenckich do żadnych większych zmian w parlamencie nie dojdzie. Panie pan Europośle, pan powiedział o tym, że pan premier Donald Tusk, jakby celem tego działania jest zniszczenie prawa i sprawiedliwości, czyli tak naprawdę zniszczenie po prostu swojej. Politycznej konkurencji, bo to do tego się sprowadza. To nie chodzi o, o to, że chodzi o tą konkretną partię, tylko chodzi o to, że właśnie ta konkretna partia jest jego największą konkurencją polityczną. Więc tak to chyba należy czytać. Ja już cytowałam dzisiaj wypowiedź, ale powtórzę wypowiedź wicemarszałka Senatu, który no, w takim rozczarowaniu działaniami, efektami działań prokuratury w sprawie posła Romanowskiego mówił, mieliśmy być przygotowani do rozwalenia. PiSu. No a nie wychodzi. Czy rzeczywiście, Pana zdaniem, celem jest zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości, czyli głównej konkurencji politycznej, i ma się to wydarzyć przed wyborami prezydenckimi? Tak. Myślę, że z jednej strony to jest wendeta, czyli zemsta na ugrupowaniu, które wygrywało przez 8 lat wszystkie wybory w naszym kraju. I wygrało również wybory w ubiegłym roku, w październiku, chociaż nie zdołało stworzyć większości. Mówię o naszym obozie, o obozie Prawa i Sprawiedliwości. A z drugiej strony to jest kwestia uciekającego czasu. Pani mówi o wyborach prezydenckich w Polsce w maju. Moim zdaniem chodzi o zdążenie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, bo zwycięstwo Donalda Trumpa w listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych bardzo utrudni działanie polskiemu rządowi. Ale to, przepraszam, panie pośle, ale co w takim razie planuje zrobić pana zdaniem, pan premier Donald Tusk, żeby zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość jeszcze do no, objęcia, rozumiem, funkcji przez pana prezydenta Donalda Trumpa? No, to powiedzmy, że to jest styczeń 25 roku, no, ale wybory to są 5 listopada. No, to zostało, zostało raptem trzy miesiące. Myślę, że to jest z jednej strony próba odebrania dotacji, subwencji Prawo i Sprawiedliwości, pozbawienia możliwości działania, biorąc pod uwagę system finansowania partii politycznych, który obowiązuje w naszym kraju, a więc partie są finansowane z budżetu państwa, de facto nie mogą być finansowane z żadnych innych źródeł. Z drugiej strony to jest punktowe uderzenie w liderów Prawa i Sprawiedliwości, postawienia tylu zarzutów karnych liderom PiSu, ile to jest możliwe. A z trzeciej strony to jest uderzenie w niezależne media, między innymi w państwa telewizję, Przecież mnożą się postulaty, nie tylko te uliczne, które słyszeliśmy przed chwilą w felietonie, ale również płynące z ust polityków Platformy Obywatelskiej i innych dziennikarzy związanych, będących na usługach tak naprawdę PO, zamknięcia telewizji Republika albo pozbawienia ich te, państwa telewizji reklam, czyli możliwości funkcjonowania. To wszystko ma być zrealizowane, w mojej opinii, przed listopadowymi wyborami w Stanach Zjednoczonych, bo już samo zwycięstwo Trumpa, niezależnie od tego, czy już będzie prezydentem, to nastąpi dopiero w styczniu, czy nie, e, będzie miało efekt mrożący Trump jest poddawany podobnym szykanom w Stanach Zjednoczonych, mimo tego e, jego poparcie rośnie, więc Tusk doskonale wie, że po takim e, wydarzeniu politycznym. Nie można przejść do porządku dziennego nad zmianą gospodarza Białego Domu w momencie, kiedy Polska, polskie bezpieczeństwo jest tak mocno uzależnione od pomocy amerykańskiej. No właśnie, panie pośle, skoro już jesteśmy też przy wyborach w Stanach Zjednoczonych i o tym wpływie, który pana zdaniem, a trudno się z tą opinią nie zgodzić, będzie na dziś bardzo prawdopodobna, chociaż niepewna, bo w demokracji nic nie jest pewne. Decydują głosy wyborców, ale. Zresztą miejmy nadzieję, że tylko głosy wyborców, a nie nic innego. Pewne, no, bardzo prawdopodobne zwycięstwo pana prezydenta Donalda Trumpa. To tutaj nie sposób też nie zauważyć bardzo dobrego rozeznania środowiska najbliższych współpracowników, w tym wiceprezydenta, kandydata na wiceprezydenta pana senatora Vansa, tego, co dzieje się w Polsce. Bo przecież to są, to jest amerykański polityk, No dziś druga, druga kandydat na drugą osobę w państwie, w Stanach Zjednoczonych, który po pierwsze miał świadomość ataku i tego, jak to wyglądało na media publiczne, miał świadomość aresztowania posłów Wąsika i Kamińskiego, miał świadomość stosowania metod autorytarnych w Polsce i cenzury, bo na ten temat pisał do przedstawicieli Przedstawicieli administracji pana prezydenta Bidena, ale wprost panu Tuskowi, panu premierowi Tuskowi, też odpowiadał, właśnie wymieniając wszystkie te elementy. Więc widać, że ta znajomość sytuacji w Polsce jest bardzo duża. Ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że wyjątkowo duża, jak na administrację Stanów Zjednoczonych, może inaczej, pretendujących do, do tworzenia administracji Stanów Zjednoczonych, bardzo szczegółowa tak wan spisał nawet na twitterze o zamachu na demokrację w Polsce po działaniach tuska względem mediów publicznych i opozycji demokratycznej jeżeli trump wygra wybory prezydenckie my tego nie możemy być pewni oczywiście on jest dzisiaj faworytem ale w kampanii amerykańskiej może jeszcze się wiele wydarzyć bardziej że ona w ogóle się zmienia no bo w tym momencie nie mamy pewności kto będzie kandydatem demokratów tak Chociaż faworytką jest oczywiście no, Jest Harris, Faworytką, ale... ale dopóki formalnie ta decyzja nie nastąpi, to jej po prostu nie ma. Tak, ma pani rację, ale o ile wygra Trump, to relacje między polskim premierem a prezydentem Stanów Zjednoczonych będą najgorsze od 1989 roku. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli gorszą sytuację. Na linii polski premier, prezydent Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich no, 30 ponad 5 lat. To jest wynik oczywiście z jednej strony antydemokratycznych posunięć obecnego polskiego premiera, przesuwania Polski w kierunku Białorusi, no, a z drugiej strony bardzo infantylnych, żeby nie powiedzieć szczeniackich gestów pod adresem amerykańskiego prezydenta to celowanie z palców w plecy tylko po to, żeby zaimponować niemiecki kanclerz, bo każdy, kto spojrzy na to słynne zdjęcie, to zobaczy w drugim e, e, bohatera drugiego planu. Czyli po lewej właśnie... stronie zdaje się w zielonej garzonce pani kanclerz teraz... Merkel. Taki głupi, dziecinny sposób zaimponować Donald Tusk, ale to jest szereg innych ataków liderów platformy obywatelskiej obecnego Ministra Spraw Zagranicznych, wielu europosłów platformy na Donalda Trumpa, ale również ataków Donalda Tuska na senatorów Partii Republikańskiej, a więc na najbardziej antyrosyjskie skrzydło. Partii Republikańskiej, po których to atakach wielu senatorów republikańskich odpowiedziało Tuskowi i będzie mu te ataki pamiętać. Więc no, chwała panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że zbudował świetne relacje z Donaldem Trumpem, również z Joe Bidenem, ale na tych relacjach Polska będzie się opierać, jeżeli Trump wygra wybory. I mam nadzieję, że przyszły polski prezydent. Będzie pochodzić z obozu prawicowego i będzie w stanie balansować te fatalne relacje polskiego premiera z krajem, który zapewnia nam bezpieczeństwo. Czy tego chcemy, czy nie, niezależnie od wielkiego programu modernizacji polskich sił zbrojnych, który przeprowadził nasz rząd, nasze bezpieczeństwo wciąż zależy od. Stanów Zjednoczonych. Tak jak i bezpieczeństwo całej Europy, bo to jest nie jesteśmy w tej wyjątkowej sytuacji. Po prostu tak to wygląda. To jest światowe mocarstwo. To jest państwo, które ma największą, najnowocześniejszą i najpotężniejszą armię świata, za którą stoi po prostu ogromna siła gospodarcza i polityczna. Więc tak to wygląda i można rzeczywiście lubić, nie lubić albo nie lubić, ale. Ale nie można się z tym nie liczyć. My pokazaliśmy Państwu to zdjęcie. Ja wiem, że wokół tego zdjęcia też się pojawiają kontrowersje, ale pokazujemy je dlatego, że, że Pan Premier Donald Tusk sam to zdjęcie pokazał, sam je umieścił w swojej publikacji no jako coś takiego, co dla niego jest cenne. Więc, więc nie wyobrażam sobie, żebym miał jakiekolwiek problemy z powracaniem pamięcią do tej fotografii, no bo ona po prostu jest w przestrzeni publicznej i to sama tak zaznaczona właśnie poprzez niego. Panie pośle, na koniec jeszcze jedna sprawa, zupełnie inna. Będziemy też pewno w, już jutro z politykami na ten temat rozmawiać. Kilka tygodni temu pan minister Sikorski, szef polskiej dyplomacji, Zapewniał w rozmowie z jedną z telewizji, i tu dokładny cy cytat: chodzi o pakt migracyjny. To, co nasz rząd uzyskał, to pisemne potwierdzenie, że nikt, żadne państwo członkowskie nie będzie zmuszone do przyjęcia migrantów. To, co proponuje pakt, to wyrażenie solidarności z innymi państwami europejskimi. Jednym słowem, pan minister Radosław Sikorski mówi o tym, że rząd uzyskał na piśmie gwarancję, że Polska nie będzie zobowiązana do przyjmowania jakichkolwiek migrantów, jeżeli nie będzie chciała i nikt Polski do tego nie zmusi. I Instytut Ordo Juris, jutrzejsza gazeta polska, codziennie bardzo, bardzo dużo na ten temat pisze. Proszę, zachęcam do lektury, bo to naprawdę niezwykle ciekawa sprawa. Instytut ordo Iuris sprawdził to do informacji publicznej, czy rzeczywiście istnieje taki dokument. I okazało się, że takiego dokumentu nie ma. O czym Pan Sikorski mówił, informując opinię publiczną, że rząd uzyskał na piśmie taką gwarancję, że nikt nie będzie Polski zmuszał? To jest oczywista bzdura. Pakt migracyjny będzie obowiązywał wszystkie kraje członkowskie. Przypomnę, że przed referendum, które było zorganizowane w naszym kraju. W październiku ubiegłego roku Tusk zapewniał, że pakt migracyjny nigdy nie wejdzie w życie, że prawo i sprawiedliwość niepotrzebnie straszy Polaków. Pakt migracyjny wszedł w życie, będzie w oczywisty sposób obowiązywał wszystkie kraje członkowskie. Ja pytałem na spotkaniu grupy europejskich konserwatystów i reformatorów panią Ursulę von der Leyen, gdy przyszła na, na, na rozmawiać z nami, ubiegać się o poparcie o pak migracyjny, w oczywisty sposób wszyscy w Brukseli, w Strasburgu wiedzą, że on będzie obowiązywać wszystkie kraje członkowskie, w tym Polskę. E, niestety, tak naprawdę, chociaż on wejdzie w życie, ten pakt wejdzie w życie w roku 2026, już odczuwamy negatywne skutki jego wprowadzenia, te słynne pushbacki na granicy niemiecko-polskiej, na które nie reaguje niestety Komisja Europejska, wypychanie... Nawet dielegalnych... nie pushbacki, po prostu przywożenie nam tak. jakichś ludzi. I Tutaj te, te przecież te liczby idą już w tej chwili w tysiące. Przecież w ciągu ostatnich dwóch miesięcy do Polski przywieziono więcej ludzi niż by... Pakt Migracyjny, znaczy przynajmniej w opisach polskich przedstawicieli rządu, w ogóle miał nam dać taką liczbę. Znaczy, tu po prostu więcej osób zostało przywiezionych w ostatnich dwóch miesiącach czy trzech, niż byśmy mieli przyjmować w ciągu roku. No właśnie, i wiemy również, że są to często osoby, które przekraczały granice na przykład holenderską, niemiecką i. A i, znaleźli się w Polsce. Polska, a znalazł, znaleźli się w Polsce. Komisja Europejska nie interweniuje, pani Ursula von der Leyen, nie interweniowała, dlatego nasza frakcja i polska delegacja w tej frakcji głosowaliśmy przeciwko tej Komisji Europejskiej. Natomiast niestety Polacy, w wyniku takiego, ani innego wyniku wyborów, również referendum, które nie było ważne, bo nie było wymaganej frekwencji. Będą w tej chwili płacić za decyzję Donalda Tuska, bo to była jedna z pierwszych decyzji, jeżeli nie pierwsza decyzja, którą on podjął na forum europejskim. Przypomnijmy, 13 grudnia Tusk został powołany na funkcję premiera, 14 i 15 grudnia ubiegłego roku mieliśmy pierwszy szczyt europejski, na którym polski premier mógł zawetować konkluzje europejskie, konkluzje Rady Europejskiej, nie zrobił tego i w wyniku tego, kilka miesięcy później, pakt został y, przyjęty. No właśnie pan europoseł powiedział, że będzie, Polacy będą płacić i to nie chodzi tylko o to, że będzie problem, więc to jest ta zapłata. Będziemy płacić, szanowni państwo, rzeczywiście z budżetu państwa polskiego. Tym wszystkim osobom, które w takiej lub innej liczbie, a to już będzie należało do Komisji Europejskiej, zostaną do Polski relokowani i to będą bardzo wysokie opłaty. Dziękuję. Pan europoseł Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję serdecznie pozdrawiam a ja mam dla państwa fantastyczną wiadomość bowiem ci którzy dzisiaj będą piachem w tryby sypać już na państwa czekają dzisiaj to jest Tomek Sakiewicz i Łukasz Jankowski witam was panowie bardzo serdecznie dzień dobry witamy no. serdecznie dobry to, co, wieczór. to co tam dzisiaj redaktor czym dzisiaj redaktor naczelny naszej stacji sypnie na początku no już w zasadzie to jestem w pewnym kłopocie bo głównie to mm, o, 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 osoby z macicą będziemy Komentować ich wydarzenia. Nie wolno podobno mówić, że kobiety, bo to też je obraża. Yy, no ale też mamy os osobę z Laską Marszałkowską i, i on też sobie tu zasłużył. na... No, nie, nie, dzisiaj to jest sama koalicja rządząca. Tak, ta, taki miała dzień, że niewiele trzeba było robić, oni sami nasypali tyle Tak, we jest to, że w zasadzie to my nie mamy nic do roboty. Trzeba włączyć i dać im mówić. To I prawda. oni sobie tak nasypią piachu, że to samo stoi. Szanowni Państwo, w dobrych rękach Państwa zostawiam. Tomasz Sakiewicz, Łukasz Jankowski już na Państwa czekają i za chwilę się z Państwem spotkają, a ja bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i oczywiście do zobaczenia.